Zaczyna się egzamin do przyjęcia do gimnazjum. Ja cię tam zapisałam, tak, że, tak co tam pójdziesz na ten egzamin, nie? Mówię, a ja nie chcę, ja idę z do roboty. Nie, ja cię zapisała do szkoły, pójdziesz. Mówię, ale tak, jak, jak ja będę czytał? Ja nie umiem czytać po polsku, ja umiem tylko po niemiecku czytać, prawda? No, no dobrze. Mieliśmy w domu taki żywot, duży, prawda, biały, świe, żywot świętej Jadwigi. No, i, a ojciec, ojciec mój właściwie był dwujęzyczny. Umiał i po polsku, pięknie pisał po polsku i czytał, i po niemiecku tak samo sobie radził elegancko, prawda. No więc wyciągnął ten żywot mój chodź. Rachować to będziesz mógł w głowie po niemiecku, ale egzamin czytania i mówienia i pisania musisz umieć zdać po polsku, tak? Co to zrobisz? No więc ojciec wyciągnął i mówi: to się, Ta litera się nazywa on, ta e, ta, ta jest SI, ta jest ci i tak dalej. Powie, pamiętaj, to są te znaczki, które jak zwrócisz uwagę, Mówiąc ci, że ją się nieco inaczej czyta. No i oczywiście za, za, tata mi pokazał, jak to idzie, jak to w zdaniu się czyta, i musiałem przed tatą czytać na głos. I naturalnie, mi, a teraz opowiedz, to, coś przeczytał. No więc musiałem się wypowiedzieć na ten temat, musiałem to robić po polsku, a nie po śląsku. Nie? bo myśmy, mój język polski był językiem śląskim. Prostego, robotniczego ludu śląskiego, prawda. Wobec tego przygotował mnie tada do egzaminu, mówi, a resztę, resztę możesz sobie pomyśleć, prawda? Po niemiecku i napisać. I wiem, że zdałem do pierwszej klasy gimnazjalnej ten egzamin. Poszedł mi bardzo gładko. I potem oczywiście przechodziłem aż do matury, i tam w wirku, gdzie był. Gdzie było nasze gimnazjum. Po dziś dzień tam jest, tylko w innym budynku. W tym Wirku zdałem egzamin wstępny i tam zdałem też maturę. Mieliśmy bardzo miłych nauczycieli. Większość z nich pochodziła, ja myślę, z Kresów. Tak to bym dzisiaj określił, prawda? Niektórzy byli aż ze samego Lwowa. Ze Stanisławowa, co nam wbili w głowę w tym gimnazjum, oczywiście już poza wiedzą, żeśmy matury pozdawali, to było to, że nam ciągle przypominali: mówi, słuchajcie, uczcie się. A zwłaszcza jak mieliśmy nadgodziny, ci nauczyciele się niesamowicie poświęcali. Bezpłatnie robili z nami dodatkowe lekcje, żebyśmy tylko byli, biegli w języku polskim, zwłaszcza pani Rysiowa. Myśmy mieli ogromny respekt dla niej, była taka, miała takie troszkę żołnierskie usposobienie, takim drylem nas uspokajała, ale myśmy ją szanowali i lubili. Dała nam pogląd na literaturę polską, który nam wystarczał nawet po tym, gdyśmy byli już na uniwersytecie, prawda. Dużo czytaliśmy tych lektur, zachęcała nas do tego ogromnie. Zorganizowała zresztą bibliotekę u nas w szkole. Tam by nic nie było, prawda, po wojnie. I ona ciągle nam powtarzała jedno. Mówi: Słuchajcie, uczcie się, żebyście wszyscy maturę elegancko zdali, bo wy jesteście pierwszą powojenną inteligencją śląska.